Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w Izbie Pamięci IPN Strzelecka 8, w zwyczajnej kamienicy z niezwyczajną historią, w miejscu, którego w świetle dokumentów Komunistycznego Resortu Bezpieczeństwa nigdy nie było. Strzelecka 8 to miejsce z zachowanymi śladami po dawnym areszcie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. To miejsce pamięci narodowej, ale też miejsce zbrodni komunistycznych. Sformułowanie zbrodnie komunistyczne funkcjonuje w naszej przestrzeni. Spotykamy się z nim przy okazji różnych rocznic, słyszymy w środkach masowego przekazu, ale czy młode pokolenie na pewno wie, co ono oznacza? Dzisiejsza debata będzie dotyczyć zbrodni komunistycznych jako elementu martyrologii narodu polskiego w edukacji historycznej. Uczestnikami dzisiejszej debaty są pani doktor habilitowany Jolanta Załęczny, profesor Akademii Finansów i Biznesu Wistula w Warszawie, historyk, regionalista, muzealnik, kierownik Działu Historii i Badań Naukowych Muzeum Niepodległości w Warszawie. Witam serdecznie. Pan dr Tomasz Łabuszewski, historyk, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie. Pan dr Karol Mazur, historyk, kierownik Działu Edukacji Muzeum Powstania Warszawskiego. I pan magister Radosław Potrac, pedagog specjalny, terapeuta, archeolog podwodny, nauczyciel historii, pracujący w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi numer 30 imieniem powstańców 1863 roku w Warszawie. A więc spotkało się czterech historyków, aby rozmawiać o zbrodniach komunistycznych, o martyrologii narodu polskiego i o edukacji historycznej. W tytule dzisiejszej debaty ukryte są dwa kluczowe słowa: martyrologia oraz zbrodnie komunistyczne. I od tych słów chciałabym rozpocząć naszą dzisiejszą rozmowę. Pierwsze pytanie kieruję więc do pani profesor Jolanty Załęczny. Jakie miejsce zajmuje martyrologia w naszym postrzeganiu przeszłości? Myślę, że samo słowo zmusza nas do głębokiej refleksji. Przede wszystkim przeświadczenie, że w naszej mentalności, w naszej świadomości wartością nadrzędną jest wciąż walka zbrojna, a śmierć na polu bitwy jest najwyższą ofiarą. Podobnie odnosimy się do ofiar terroru. Wobec tego martyrologia i heroizacja historii staje się w pewien sposób podstawą edukacji historycznej, podstawą postrzegania przez społeczeństwo historii. Z czego wynika takie podejście? Bo myślę, że ono nie jest bezpodstawne. Przede wszystkim wypadałoby spojrzeć na spadek po minionych latach, po minionych wiekach. Spójrzmy na historię. Wiek XIX. Polityka zaborców spowodowała, że w Polsce dochodzi do wybuchu nieudanych powstań. Te powstania pociągają za sobą straty ludnościowe na polu bitwy. Jednocześnie represje popowstańcze przekładają się na to, że powstanie styczniowe kończy się falą emigracji. Powstanie listopadowe kończy się falą emigracji, powstanie styczniowe kończy się z kolei zsyłkami, a wcześniej więzieniami. To wszystko wpisuje się w martyrologię XIX wieku. Potem przychodzi Wielka Wojna i ofiary poniesione przez naród polski. Wiek XX to z kolei deportacje ludności polskiej z Kresów, w latach 30. to wojna i okupacja, a więc to, co wpisuje się w ten obraz wojny, zagłada ludności wynikająca z polityki władz okupacyjnych, to będą hasła Katyń, Palmiry, obozy koncentracyjne, łagry, wreszcie jako ostatni element zbrodnie komunistyczne. Wobec tego myślę, że warto mieć świadomość, aby to pojęcie postrzegać przez pryzmat złożoności zjawisk i procesów historycznych. A tymczasem to niestety godzi trochę w nas, w historyków. Dokonuje się często uproszczeń, no, czasami mimowolnych niemal zafałszowań. Do tego jeszcze warto mieć świadomość, że martyrologia jest głównym motywem opowieści o losach
Polaków. I dlaczego tak się dzieje? Nie wiem, może jest to forma pewnej ucieczki przed cierpieniem w świat zbiorowej wyobraźni i ta ucieczka powoduje, że my postrzegamy przeszłość przez pryzmat martyrologii, a to prowadzi do dwóch wniosków. I tutaj nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą, ale jako naród mamy czasem przekonanie, że cierpieliśmy bardziej niż inni, w związku z tym, że cierpienie uszlachetnia, no to jesteśmy narodem wybranym, to powoduje, że odczuwamy no czasami fałszywą dumę. Z drugiej strony z kolei przeświadczenie, że cierpieliśmy bardziej niż inni, może prowadzić do wniosku, że Polacy są narodem słabym, czyli rodzi bezsilność i poczucie wstydu. Czyli tak źle i tak niedobrze, więc jakiś złoty środek by się przydał. Natomiast to podświadome poczucie tej martyrologii, to często także wynika z pewnej obawy przed prawdą o naszych krzywdach. I ta prawda jest szczególnie bolesna w momencie, kiedy sięgamy do czasów niedawno minionych, ponieważ żyją często uczestnicy tych wydarzeń i to nie tylko bohaterowie pozytywni. A więc znowu postrzeganie historii przez pryzmat tych postaci białych, czarnych, choć podobno nigdy nie jesteśmy ani biali, ani czarni, tylko czasem jest, znaczy jesteśmy generalnie trochę w kratkę. Ponadto bardzo często ta prawda o przeszłości pada ofiarą fałszywie pojętej polityki historycznej. Czyli generalnie to wszystko, o czym mówimy, powoduje, że nasze postrzeganie historii jest specyficzne. No i do tego jeszcze jedna rzecz. Otóż przeszłość staramy się bardzo często zamknąć w suchych liczbach, a suche liczby nie mają duszy, są wyłącznie statystyką, a więc są dalekie od tego, żeby przemawiały do wyobraźni. Mówię tu o rozumieniu historii. Wobec tego co zrobić? Nie uciekać przed przeszłością, to pewne, ale jednocześnie nie chodzi o to, aby rozgrzebywać stare rany, jak mawiał wcześniej Żeromski, raczej wyciągać wnioski, ale z prawdziwej historii i wzbogacać narodowe doświadczenie. Bo w końcu odkrywanie prawdy o nas to także odnajdywanie sensu w cierpieniu minionym, a ono powinno zbudować nam płaszczyznę do lepszego rozumienia teraźniejszości. Czy martyrologia, a więc motyw zbrodni i cierpienia, jest obecny w edukacji historycznej prowadzonej w polskich szkołach? Jak najbardziej. Martyrologia i problem, i oblicz totalitaryzmu, martyrologia jako efekt pewnej ideologii i polityki znajdują się w podstawie programowej. Zaczynają się już w czwartej klasie, w której pojawiają się postaci żołnierzy niezłomnych, między innymi Witolda Pileckiego i Danuty Siedzikówny, ale także w klasach starszych, gdzie uczniowie, poznając różnego rodzaju totalitaryzmy, zapoznają się także z ideologią, z praktyką, z tym, w jaki sposób wyglądała sytuacja Polski pod okupacją niemiecką i sowiecką. Tematów w podstawie programowych znaleźć możemy 5 dotyczących polityki w okupowanej Polsce i przykładów zbrodni sowieckiej, początków komunizmu i są 2 tematy związane ze stalinizmem w Polsce oraz 3 tematy związane z właśnie trudnym tematem całej martyrologii i postaci żołnierzy niezłomnych. To mało i dużo zarazem. Dużo dlatego, że no, historii nie mamy niestety zbyt dużo w szkole, nad czym bardzo ubolewam, bo uważam, że spokojnie można byłoby powiększyć liczbę godzin historii, która pozwala młodzieży, młodym ludziom, dzieciom także na zachowanie swojej tożsamości, też identyfikację z miejscem, w którym mieszkają, w którym żyją. Natomiast jest to właśnie dużo, ponieważ w ilości tematów, jaka istnieje, jest to całkiem spory odsetek godzin związanych z tym problemem. Co jest chyba najtrudniejsze w tej chwili? Młodym ludziom pojęcie martyrologii jest obce, w takim sensie, w jakim my je rozumiemy. Nauczyciele, często starsi, doświadczeni ludzie, mają większy kontakt ze świadkami historii, w związku z czym łatwiej jest im sobie przyswoić i zrozumieć pewnego rodzaju treści. Są nauczyciele, którzy doskonale pamiętają tamte czasy, gdyż urodzili się w okresie totalitaryzmu i
byli być może nawet świadkami tych wydarzeń. Natomiast dla młodych ludzi samo pojęcie totalitaryzmu i też przedstawianie trudności to jest jak oglądanie filmu, to jest jak oglądanie bajki czy jakiejś opowieści, w związku z czym potrzebują wiązania i łączenia tych tematów razem z konkretnymi ludźmi, z konkretnymi doświadczeniami, najlepiej z tym, co mają w miejscu zamieszkania. Z mojego doświadczenia wynika, że w momencie, w którym historii i martyrologii nadajemy ludzkie oblicze, to o czym mówiła pani doktor, czyli nie same pojęcia, nie same liczby, ale ludzie, konkretni ludzie, których to dotyczy, wtedy zaczyna ta historia i ten temat być dla nich w miarę zrozumiały i też są w stanie odnieść to do własnych doświadczeń. Rozmawialiśmy do tej pory o martyrologii, ale jak zdefiniować zbrodnie komunistyczne? Czy istnieje definicja zbrodni komunistycznych? Czy może jakaś podstawa prawna? Tutaj kieruję swoje pytanie do pana doktora Tomasza Łabuszewskiego. Tak, oczywiście, że taka definicja istnieje i ona wynika z ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Ustawy uchwalonej 18 grudnia 1998 roku. Według tejże ustawy zbrodnie komunistyczne to stosowanie represji lub innych form naruszenia praw człowieka wobec jednostki lub grup ludności. No jest to dosyć enigmatyczne, ale tak naprawdę chciałbym wskazać na to, że to pojęcie w polskim systemie prawnym pojawiło się 9 lat po przemianach demokratycznych. W roku 91 mieliśmy pierwszą taką próbę zamiany dotychczasowych pól zainteresowania Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich na Główną Komisję Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Za tym nie poszły jednak regulacje prawne, które wprowadziły pojęcie zbrodni komunistycznej, co nie przeszkodziło do 98 roku postawić przed sądem pułkownika Humera, to był rok 96, ile mnie pamięć nie myli, i skazać go po ułaskawieniu na bodajże 7,5 roku więzienia. Powiem szczerze, że ten proces zawsze przywodzi mi na myśl proces Anatola Feigina i Józefa Różeńskiego w roku 56-57, ponieważ symbolika obydwu tych procesów moim zdaniem jest bardzo podobna, to znaczy w gruncie rzeczy pełniły one rolę niejakiego wentylu bezpieczeństwa dla szerszego procesu rozliczania zbrodni komunistycznych, które ani w latach 50. nie doczekały się prawdziwych rozliczeń, ani w latach 90. i do dzisiaj również zbrodnie komunistyczne takich całościowych rozliczeń się nie doczekały. Mimo tego, że w ramach IPN-u został utworzony pion ścigania, pion prokuratorski z szefem tego pionu w równym stopniu zastępcy prokuratora generalnego, ale prawda jest taka, że do chwili obecnej w ramach wielu tysięcy postępowań skazano kilkaset osób w związku z popełnieniem zbrodni komunistycznych, a mówimy tutaj o czynach, o których mówiłem wcześniej, popełnionych między 17 września 1939 a 31 lipca 1990. Biorąc pod uwagę rozmiary zbrodni komunistycznych popełnionych w tym okresie, no mówiąc delikatnie, nawet biorąc pod uwagę bieg czasu i fakt, iż wielu sprawców owych zbrodni nie doczekało momentu wolnej Polski, no wydaje się to przerażająco mało. Natomiast chciałbym jeszcze dwa słowa odnieść się do moich przedmówców. Bardzo proszę. Mianowicie zadałem sobie trud i przejrzałem 30 lat badań CBOS-u.
na różnego rodzaju tematy. I to, czym mówiła pani profesor wcześniej, o tym, że główne zainteresowanie historią najnowszą dotyczy no, tych momentów walki. I było takie badanie robione w 2009 roku. Dotyczyło ono rozliczeń PRL-owskich i dotyczyło też tego, jak postrzegamy okres PRL-u, czy pozytywnie, czy negatywnie. Negatywnie postrzegało PRL 40 parę procent, ale w ramach tych elementów negatywnych, które przychodziło ludziom do głowy, też chcę zwrócić uwagę, tylko 3% zajmowało represje. Kiedy badający zaczęli doszukiwać się na podstawie jakich źródeł ludzie zaczęli wskazywać represje jako podstawowy czynnik negatywny w postrzeganiu PRL-u, okazało się, że gro tych przekazów pochodziło z domu. Były to doświadczenia absolutnie rodzinne, takie namacalne, o których mówił z kolei pan, mój przedmówca, natomiast szkoła jako źródło uzyskiwania informacji na ten temat no, wyglądała dosyć blado, bo to było około 15%. Jest to ciekawe, natomiast było jeszcze jedno ciekawe badanie dotyczące tego, w jakim układzie historia najnowsza wydaje się najciekawsza. I tutaj zwrócono uwagę szczególnie na historię lokalną. I wydaje mi się, że to jest jakiś wytrych poszukiwania tego kanału do komunikacji, zwłaszcza z młodzieżą. Okazało się, że historią lokalną jest zainteresowanych ponad 70% ludzi. To znaczy i ponad 70% jest w stanie powiedzieć cokolwiek o no, jakichś elementach związanych z historią najnowszą. I co ciekawe, jeżeli spróbowano ocenić, jakie pola z historii najnowszej były dla tych ludzi najciekawsze, to okazało się, że była to druga wojna. To ponad 50% z tych ludzi, z tych 70 paru, które były w stanie cokolwiek powiedzieć i były zainteresowane historią lokalną, były zainteresowane historią lokalną odnośnie II wojny światowej. No, nie pytano o działania powojenne, bo były to lata 90. i być może to pytanie było dosyć kłopotliwe. Pytano również tam o upamiętnienia i okazało się, że ponad 50% wskazywało na upamiętnienia związane właśnie z II wojną jako pewne punkty odniesienia. Wydaje mi się, że to są ważne elementy dla naszej dyskusji, bo jeżeli z owych badań wynika, że no właśnie szkoła nie jest głównym źródłem uzyskiwania wiedzy na temat historii najnowszej, a zwłaszcza na temat represji komunistycznych, które no w tym momencie utożsamiałbym ze zbrodniami komunistycznymi, a takim podstawowym źródłem są przekazy rodzinne, to być może takim kanałem, dzięki któremu można byłoby do młodych ludzi dotrzeć, to właśnie historia ich małych ojczyzn. Zbrodnie komunistyczne i generalnie zbrodnie są kojarzone z okresem II wojny światowej. Tutaj pojawia się też określenie zbrodnie niemieckie. I właśnie, zbrodnie niemieckie, nazistowskie, a zbrodnie komunistyczne. Czy można je porównywać? I z tym pytaniem zwracam się do pana doktora Karola Mazura. Odpowiedź jest bardzo prosta. Jak najbardziej trzeba je zestawiać, porównywać, bo to jest doświadczenie Polski, to jest doświadczenie Polaków i całej Europy Środkowo-Wschodniej. My faktycznie, nasze położenie geograficzne sprawiło, że doświadczyliśmy dwóch chyba najbardziej zbrodniczych systemów w dziejach ludzkości, czyli totalitaryzmu niemieckiego i totalitaryzmu sowieckiego. I to trzeba zestawiać i porównywać. I oczywiście wiadomo, że mamy różne wahania. Wiadomo, że przed 1989 roku jeden z tych totalitaryzmów pokazywany w glorii i chwały jako system, który przyniesie nam wieczną szczęśliwość, czyli system komunistyczny.
po 1989 roku faktycznie zaczęliśmy odkrywać, ale tak naprawdę odkrywaliśmy powoli, dopiero powstanie takiej instytucji jak Instytut Pamięci Narodowej i paru placówek muzealnych, jak moja rodzima, czyli Muzeum Powstania Warszawskiego, jakby zaczęło odkrywać też drugi system, system komunistyczny. To jest rzecz oczywiście ważna. Teraz można powiedzieć, że poszło wahadło w drugą stronę, prawda, że troszeczkę mówię głównie o głosach publicystów, na szczęście nie historyków, którzy uważają, że system komunistyczny był na tyle zbrodniczy, że warto było porozumiewać się z tym systemem drugim przeciwko temu komunistycznemu. Uważam, że to fałszywa droga i niepotrzebna i nawet zwodnicza. My musimy podkreślać, że zarówno jeden, jak i drugi system był zbrodniczy i myślę, że można to pokazywać przez różne ważne wydarzenia. Myślę, że Powstanie Warszawskie jest takim dobrym wydarzeniem, które można pokazywać, jak te systemy działały. I to nie jest tylko oczywiście dyskusja na naszym podwórku. Ona jest ważna, prawda? Bo zdajemy sobie sprawę, że tu też jest dyskusja wokół żołnierzy niezłomnych, wyklętych. Są środowiska, które starają się pokazywać, że ta niezłomność miała swoją złomność i musimy tutaj też jakby umieć wyważyć pewne kwestie, ale ta dyskusja jest też ważna na arenie międzynarodowej, ponieważ cały Zachód jest święcie przekonany, że jeżeli Stalin pozwolił pokonać Hitlera, to nie mógł być taki zły jak Hitler. I to jest powszechne mniemanie wśród historyków, publicystów, opinii publicznej, że generalnie i sami Niemcy, jak rozmawiam w Muzeum Powstania Warszawskiego, oni do swoich zbrodni się chętnie przyznają, ale nie, jak można zestawiać nasze zbrodnie ze zbrodniami rosyjskimi? Przecież dzięki Rosjanom, dzięki Sowietom pokonaliśmy system, właśnie naszą zbrodnię, więc oni nie mogą być tacy zbrodniczy jak my, prawda? I to też jest powszechne. Miałem takie doświadczenie takiego projektu edukacyjnego w Sachsenhausen, czyli w obozie koncentracyjnym, gdzie tam faktycznie edukatorka niemiecka, jak się dowiedziałem, że w Sachsenhausen po obozie koncentracyjnym był łagier sowiecki i chciałem tego nawiązać, to dziewczyna niemal rzuciła mi się rejtanem, mówiąc: nie, to nie można zestawiać, tego nie można porównywać. My byliśmy gorsi, znacznie gorsi niż ten łagier. Ja mówię: dlaczego? No i faktycznie nie doszliśmy do porozumienia. I to jest faktycznie rzecz, na którą musimy pracować i pokazywać to, tłumaczyć oczywiście na naszym poletku w szkołach, ale też tłumaczyć na Zachodzie. Na tym etapie naszej rozmowy chciałabym jednak wrócić do przestrzeni szkolnej. Pan magister Radosław Potrac przybliżył już treści, które zapisane są w podstawie programowej i które dotyczą zbrodni komunistycznych, ale pan jest również pedagogiem specjalnym i dlatego chciałabym zapytać, w jaki sposób, pamiętając o indywidualizacji w pracy z uczniem, można dostosowywać te treści, które zapisane są w podstawie programowej, do potrzeb edukacyjnych uczniów. Zacznę może od tego, że przedstawianie problemu martyrologii, w ogóle okresu totalitaryzmu i sowieckiego, i niemieckiego, są bardzo trudne dla dzieci. To jest to, o czym powiedział pan doktor, że szkoła w tym badaniu CBOS-u wynikła jako niezbyt wielkie źródło doświadczeń dzieci w tym zakresie. Ale nie wynika to, znaczy tutaj zwróciłbym oczywiście uwagę na metodologię, nie będziemy o tym mówić. Natomiast myślę sobie, że to, co jest chyba bardzo istotne, to to, że dzieci i młodzież ucząca się w szkole są w takim wieku, w którym świat dzielą na czarne i białe, coś jest dobre i złe. I zrozumienie tego, że coś może być pośrodku, jest dla nich bardzo trudne. Tak samo jest z dostosowaniem treści mówiących o komunizmie, o zbrodni sowieckiej, o żołnierzach niezłomnych, wyklętych. Cała zabawa polega na tym, że my w szkole staramy się pokazać tych ludzi jako ludzi z krwi i kości. Takich, którzy się urodzili, takich, którzy mieli w swoim życiu coś dobrego i coś złego. Bo staramy się pokazywać zarówno ofiary, jak i tych, których nazywamy dzisiaj katami. Choć no, staram się uciekać od takich skrajnych określeń, bo jedni i drudzy byli ludźmi. Największa trudność polega właśnie na tym, żeby to pokazać, żeby pokazać, że jedni i drudzy wracali do domów, mieli żonę, mieli dzieci i w tym wszystkim jakoś funkcjonowali.
dostosowania dla dzieci ze specjalnymi potrzebami są oczywiście jeszcze trudniejsze w związku z tym, bo osoby z zespołem Aspergera czy osoby z autyzmem w ogóle nie rozumieją, dlaczego o tych ludziach mówimy w taki sposób szary. Dlaczego nie pozwalamy im powiedzieć, że ci są źli, trzeba ich ukarać, ci są dobrzy. Wynika to po prostu z rodzaju zaburzenia i tutaj jest bardzo trudno całą tą historię sprowadzić do takiej historii, która nie byłaby właśnie narracją historyczną, która nie byłaby taka jednoznaczna i jednostajna. Doskonale do tego się nadaje właśnie edukacja związana z bezpośrednią i najbliższą okolicą. Najprostszy przykład, szkoła, w której pracuję, tuż po zajęciu Pragi przez Armię Czerwoną. W tej szkole ulokowała się placówka PCK. To była placówka, w której pracowali ci żołnierze Armii Krajowej, którzy uciekli z Wilna i byli tutaj sanitariuszami, robili wszystko tuż pod nosem, tuż pod bokiem placówki, w której znajdował się Trybunał Wojenny, to jest ulica Kawęczyńska 12. I tak naprawdę pokazywanie właśnie tego, że jedni żyli obok drugich, też jedni ratowali drugich, bo dwoje z tych ludzi pracujących w tej placówce PTK zginęło w czasie ratowania zasypanych i żołnierzy, i mieszkańców na ulicy Targowej, Ećka i Gienek. To było bardzo ciekawe, bo informację o tym dostaliśmy od człowieka, który tu kiedyś był w Warszawie, przysłał do nas list i potem po całym świecie szukaliśmy kobiety, która była ostatnią żyjącą żołnierką z tej placówki i takie doświadczenie i takie spotkanie z historią dla tych dzieci było zrozumiałe, bo oni wiedzieli, czego szukają, był wyznaczony konkretny cel i tak dalej. Natomiast rozmowa ogólnie o systemach, czy one były dobre, czy one były złe, są często dla dzieci zbyt trudne, są nie do pojęcia, dlatego że nawet samo pojęcie zła i dobre u nich zupełnie inaczej funkcjonuje. Natomiast skupianie się na konkretach i pokazanie, że teraz poszukamy w Stanach Zjednoczonych pani Marii, która sobie w międzyczasie się tam przeniosła, znajdziemy ją, dowiemy się, kim byli Ećka i Gienek, którzy zginęli, bo to były jedyne dane, które znaleźliśmy w dokumentach, potem znalezienie ich grobów na cmentarzu Powstańców Warszawy, lokalizacja, pokazanie, że to są ludzie z krwi i kości, to był taki bardzo wymierny element całej tej zabawy. Zabawy w historyka, zabawy w archeologa trochę, ale też pozwoliło im to odnieść się osobiście do całej tej sytuacji. W dostosowaniach programu, czy w dostosowaniach treści dla dzieci z różnego rodzaju specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, też ważne jest to, żeby one mogły w jakiś sposób odnieść to do własnych emocji i na przykład próba spakowania się w ciągu 15 minut. Wpada ktoś do klasy, mówi, jestem żołnierzem NKWD i macie zabrać najważniejsze rzeczy, tak? I dzieciaki starają się w całym zamęcie, w całym zamieszaniu wybrać te z elementów układanki, które mają na stole i muszą się spakować. To też daje jakieś wyobrażenie na temat tego, jak wyglądały te czasy, ale właśnie tak wyglądają dostosowania. Trudno jest o nich mówić. Trudno jest je przekazać w formie takiej werbalnej, dlatego większość takich dostosowań warto jest robić w formie ćwiczenia, zabawy, pokazu, który pozwoli dzieciom w taki sposób się do tego odnieść. Edukacja historyczna opiera się na trzech filarach: wiedzy, umiejętnościach i postawach. Nauczyciel, przekazując uczniom wiedzę, będzie jednak zmuszony pewne kwestie związane ze zbrodniami komunistycznymi wyjaśnić, chociażby struktury komunistycznego państwa. No właśnie, jak wyglądały struktury komunistycznego państwa odpowiedzialne za zbrodnie komunistyczne? Rozumiem, że to ja mam na ten temat cokolwiek powiedzieć. Proszę Państwa, sądzę, że z rozszyfrowaniem pewnych skrótów miałaby problem spora część naszej populacji, nie tylko uczniowie. Ja tutaj wymienię te struktury organów bezpieczeństwa państwa, czyli resort bezpieczeństwa publicznego, funkcjonujący do końca roku 1944, pierwsza siedziba nieodległej ulicy Sierakowskiego na Pradze, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego 45-54, Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego,
milicja obywatelska, ale jako służba podległa i nadzorowana przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, czyli do 14 grudnia 1954, później pion SB w milicji obywatelskiej, zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza, Zarząd Główny Służby Więziennej. Przypomnę, że wbrew regułom państw demokratycznych służba więzienna nie podlegała Ministerstwu Sprawiedliwości, tylko Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego, czyli była elementem działań represyjnych sterowanych przez MBP. Informacja wojskowa ze wszystkimi zarządami, Wojskowa Służba Wewnętrzna, Zarząd Drugi, czyli Wywiadu Sztabu Generalnego, inne służby sił zbrojnych prowadzące działania operacyjne i rozpoznawcze lub dochodzeniowo-śledcze, również Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Ja przypomnę, że w roku 1945 on podlegał również pierwresortowi bezpieczeństwa publicznego, a później Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego. I Urząd do spraw Wyznań. Także to są te organy, których przedstawiciele, jeżeli dopuścili się zbrodni komunistycznych, byli ścigani na podstawie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. I tu znowu chciałbym nawiązać do badań CBOS-u. W ciągu tych 30 lat tylko raz zapytano respondentów odnośnie problemu rozliczeń funkcjonariuszy, w tym wypadku zawężonych wyłącznie do resortu bezpieczeństwa Ministerstwa Bezpieczeństwa i pionu milicji SB. Czy owi respondenci byli za ściganiem zbrodni komunistycznych? I to jest bardzo ciekawe, zresztą podobne badania robiono później w odniesieniu do zdarzeń późniejszych, punktowych z okresu PRL-u i w gruncie rzeczy mamy podobny układ procentowy. To znaczy 58% respondentów wskazało, że należy ścigać owych funkcjonariuszy za popełnione, ale konkretne zbrodnie udowodnione poszczególnym funkcjonariuszom. Czyli mamy tutaj odejście od tego, co zaprezentowano w ramach denazyfikacji w Niemczech, czyli określone służby określono jako przestępczy blok i no, jak gdyby wszyscy przedstawiciele poza pewnymi kategoriami byli ścigani. U nas nic takiego nie nastąpiło. Tylko 14% uważało, że należy ścigać wszystkich funkcjonariuszy UBSB, natomiast aż 20% nie miało na ten temat zdania. I co jest ciekawe, o ile w odniesieniu do zbrodni niemieckich, zbrodni nazistowskich, kwestia wieku ściganych nie odgrywała i nie odgrywa do dzisiaj żadnej roli, tymczasem w odniesieniu do zbrodniarzy komunistycznych większość tych, która uważała, że nie należy ich ścigać, wskazywała właśnie wiek jako ten element, który no, powinien być brany pod uwagę, to znaczy ze względów humanitarnych owym staruszkom powinno się odpuścić, pozostawiając całą sferę na poziomie osądu moralnego. To jest, że tak powiem, kamyczek do porównania obydwu totalitaryzmów i tego, jak rozliczano zbrodnie nazistowskie, a jak rozliczano zbrodnie komunistyczne. Ja przejrzałem sobie podręcznik mojej córki, która chodzi do drugiej klasy liceum i o ile jest tam cały fragment poświęcony rozliczeniu zbrodni niemieckich, czyli procesowi w Norymberdze, nie ma żadnego podsumowania dotyczącego zbrodni komunistycznych. Co więcej, odnosząc się do tej definicji, śmiem twierdzić, że w wielu miejscach znalazłem elementy, które mógłbym określić jako przykłady banalizacji zbrodni, to znaczy w odnośnie zbrodni w Poznaniu w 1956 mówi się o wydarzeniach, podobnie mówi się o wydarzeniach grudniowych, a o zbrodniach stanu wojennego w zasadzie nie mówi się w ogóle.
No, powiem szczerze, że coś w... Ja nie jestem edukatorem, tylko naukowcem, ale coś tu jest zwyczajnie nie tak. Znaczy, mamy do czynienia z absolutną nieparalelnością odniesienia się do dwóch zjawisk występujących równolegle. Uciekam od kwestii statystycznych, bo moim zdaniem one nie grają roli, gdzie jedna kategoria jest omówiona w sposób dogłębny, natomiast w odniesieniu do drugiej no brakuje jakiegoś zwornika, który by sprawił, że ta młodzież będzie w stanie do czegoś odnieść. Jeżeli poszukujemy przykładów, tak jak Pan mówił, one są rzeczywiście niezwykle ważne, to w gruncie rzeczy hasłem zamykającym problem zbrodni komunistycznych jest Katyń. Jest to początek i koniec. Jest wspomniana obława w Puszczy Augustowskiej, ale tylko i wyłącznie wspomniana. I na tym koniec. Pan doktor Mazur mówił o Powstaniu Warszawskim. To jest idealny temat do tego, żeby pokazać współdziałanie z tych dwóch zbrodniczych systemów. Tylko jest pytanie, czy przy omawianiu Powstania Warszawskiego nauczycielowi będzie się chciało, mówię tutaj o szkołach ponadpodstawowych, wysilić się, ażeby tego typu analizę, no jednak wymagającą znacznego wysiłku intelektualnego i zdobycia jednak no, szerszej wiedzy, żeby taką analizę szczegółową przeprowadzić. No tutaj... Tutaj pozwolę sobie troszeczkę uratować nauczycieli, bo w 8 klasie w podręczniku ten temat i nawiązanie właśnie to, o czym pan doktor mówił, jest bardzo ładnie opisane, bo zarówno zbrodnie sowieckie, jak i zbrodnie niemieckie mają mniej więcej tyle samo poświęconego czasu, jak też właśnie sama obława augustowska i wszystkie innego, powstanie warszawskie również jest bardzo ładnie rozłożone na elementy, zarówno ze względu na działania Niemców, jak i celowe działania Armii Czerwonej, która czekała po to, żeby powstanie się wykrwawiło. Także tutaj w 8 klasie, jak młodzież dobrze temat nabędzie, to idąc już do szkoły średniej, wie o co chodzi. Czy w dobie środków masowego przekazu istnieje potrzeba, żeby z uczniami na lekcjach historii rozmawiać o zbrodniach komunistycznych? Większość z nich ma dostęp do internetu. Czy ta wiedza z internetu nie wystarczy? To do mnie pytanie. Nie wystarczy. No zaraz powiem krótko, no teraz postaram się rozwinąć. No internet to jest wielkie jedno śmieciowisko, każdy o tym wie, że tę wiedzę, że każdy może sobie włożyć dowolną bzdurę, teraz to się mówi fake, prawda, w internecie i oczywiście my historycy, mając odpowiednie narzędzia, jesteśmy w stanie odróżnić, prawda, albo sprawdzić, prawda, jeśli nie wiemy natychmiast, to możemy posiłkować się odpowiednią wiedzą i wiarygodnymi informacjami, żeby coś zweryfikować, co, z czym uczniowie do nas przychodzą, bo wyczytaliśmy, prawda, na tym portalu, czy pan wie, albo obejrzeliśmy tam w jakimś filmiku. Dlatego oczywiście nauczyciel ma ogromną rolę, to bezpodstawnie, bo ma te odpowiednie umiejętności, narzędzia, żeby weryfikować informacje, ale przede wszystkim nauczyciel spełnia rolę, bo ma dwa ważne umiejętności. Jedne to jest kontestowanie, prawda, czyli odpowiednie pokazanie kontekstowanie, czyli kontekstu wydarzeń, czego powiedziałbym uczeń, nawet dorosły człowiek nie mający wykształcenia historycznego ma z tym problem, a druga rzecz to ważenie. To jest rzecz nawet trudniejsza niż kontekstowanie, bo kontekst to wystarczy oczywiście wiedza historyczna, parę rzeczy powiedziałbym pokazać, co się dzieje w Polsce globalnie i to można dość sprawnie przyswoić. Dużo trudniej jest z wyważeniem, bo teraz oczywiście wiadomo, że no, nie wszystko się da statystycznie policzyć, prawda? No weźmy choćby żołnierzy niezłomnych. No rzucą się historycy, stwierdzą, że tam Bury coś narozrabiał i zaraz rzucą się i powiedzą wszyscy niezłomni do bani. No i naszą rolą historyka oczywiście jest pokazanie i kontekstu, ale też wyważania informacji, prawda, z tym. I to jest, i my musimy pokazać właśnie, że te informacje i nawet jeśli są jakieś pojedyncze przypadki, które odchodzą od pewnego modelu, który chcemy pokazać, to zrozumieć, wytłumaczyć, że faktycznie były i też wytłumaczyć jakby w tym kontekście też
powiedziałbym, zjawiska globalnego, bo inaczej po prostu uczniowie się pogubią, prawda? Jeżeli jest jakaś debata właśnie, prawda, czy żołnierze niezłomni mają te rysy, czy nie mają, mówiąc publicystycznie, to my oczywiście, znając x przypadków, możemy powiedzieć, słuchajcie, to dochodziło do takiej sytuacji, do takiej sytuacji, ale generalnie rzecz biorąc, oni mają pewną ważną kartę w naszych dziejach, prawda? I to jest taki przykład, dlatego oczywiście dla mnie rola nauczyciela będzie zawsze bardzo istotna. Słuchając Państwa wypowiedzi, wnioskuję, że martyrologia to nie jest łatwe zagadnienie. No właśnie, dlaczego te tematy, które dotyczą martyrologii narodu polskiego, są trudne dla ucznia, ale są też trudne dla nauczyciela? I tutaj zwracam się do Pani Profesor Jolanty Załęczny. Proszę Państwa, ja jestem belfrem z zawodu. Spędziłam 2/3 swojego zawodowego życia w szkole i słuchając tutaj Panów, muszę powiedzieć, że z jednej strony cieszy mnie fakt, to o czym mówił Pan Potrat, że jest miejsce i czas na jednostkową historię, jednostkowe przykłady. Z drugiej strony, z całym szacunkiem do wyników CBOS-u, muszę powiedzieć jedną rzecz. Te wyniki z lat 90. wynikają z faktu, nie mówię tu, że szkoła była zła, czy gorsza, czy lepsza, nie o to chodzi. Tylko proszę Państwa, sytuacja wyglądała tak. W szkole zawsze się pędziło, mówiąc brzydko, z materiałem. I do czego się dochodziło? Ano z reguły do II wojny światowej. Moja mistrzyni, pani Zofia Kozłowska, metodyczka, mówiła zawsze tak. Proszę Państwa, musicie dojść do upadku muru berlińskiego i rozpadu Niemiec. To już będzie nieźle. Więc z reguły jest tak, że myśmy powtarzali wielokrotnie na każdym etapie wojny punickie, natomiast nie było czasu na tę końcówkę historii. Stąd ta wojna, druga wojna się odcisnęła, jakby świadomości ucznia, on ją znał, natomiast nie znał tego, co było po wojnie. Więc to jest drugi aspekt. Trzecia sprawa, o której mówią często nauczyciele i często mówią zwyczajni ludzie, i to chyba jest trochę w tym prawdy, że ten świat, w którym żyjemy, w którym żyje uczeń, jest pełen okrucieństwa. Okrucieństwa w filmach, literaturze, grach komputerowych. Czy to okrucieństwo ogranicza empatię i odbiór okrucieństwa w historii? To jest pytanie być może retoryczne, ale myślę, że coś w nim jest. Trzecia sprawa, to znowu doświadczyłam tego, bo Pan mówił o nauce w szkole podstawowej. Natomiast ja pracowałam w podstawówce, potem w gimnazjum, potem w szkole średniej. I co się okazuje? Na etapie szkoły średniej to jest gonitwa do tego, żeby przygotować, co w gimnazjum też, pod wynik egzaminu. Rozlicza się szkołę z punktów, a nie z nauczenia rozumienia historii. Punkty są ważne. Wobec tego testy niestety bardzo ograniczyły uczenie przez analizę zjawisk, myślenie przyczynowo-skutkowe. Zaburzyły kwestie oceny. Liczy się wynik egzaminu. Z tego rozlicza dyrektor, metodyk, wszyscy, prawda? Wszyscy. W związku z tym jest ten problem, że co mamy robić? No i na przykład, jeżeli się uczyło w szkole przez projekty i starało się ucznia wdrożyć do samodzielnej oceny, to było tak, świetnie, że to robicie, ale... I tu padało słowo, ale egzamin. W związku z tym to jest ten motyw, który bardzo nam utrudniał życie, nam nauczycielom, a pośrednio też uczniom. Kolejna rzecz, to moim zdaniem ciągle jeszcze, i chyba tak jest dalej, nieuczenie przyczynowo-skutkowe. Raczej czasami wyrwane z kontekstu pewne zjawiska, których uczeń nie jest w stanie zrozumieć, a nauczyciel nie ma czasu, żeby to dobrze wytłumaczyć. No bo przecież materiał trzeba zrealizować, prawda? Nie ma czasu na swobodną rozmowę, swobodne rozważania. Ponadto no, nie zawsze jest ku temu okazja. No i wreszcie, co mnie bardzo przeszkadzało, to ta historia idąca sobie. Ja miałam tylko raz taki absolutny komfort psychiczny jako nauczyciel, kiedy pracowałam na podstawie programu Świat Człowieka. I do tego jeszcze uczyłam sama historii polskiego WOS-u i ścieżek edukacyjnych. Jakaż to była przyjemność. Mogłam zrobić historię, wesprzeć ją literaturą, odnieść do systemów politycznych i co jeszcze ubarwić edukacją regionalną. Ale to jest po prostu komfort nauczyciela w pewnym etapie. I dlatego
tego typu wyrwanie poszczególnych przedmiotów, nawet nie wynikające wcale z złej woli, czy to władz, czy nauczyciela, po prostu system powoduje, że ta historia staje się nie elementem do poznawania świata, a zwykłym przedmiotem. A jeżeli zaczną szkoły, nauczyciele, kiedy wszyscy dostrzegą to, że trzeba uczyć pod kątem życia, bo przecież historia jest nauczycielką życia, prawda? Więc jeżeli będziemy uczyć pod kątem życia, to wtedy ten świat będzie inny. No ale to znowu, czy to zależy od nauczyciela wyłącznie? Nie. To zależy od wielu czynników. I teraz, jeżeli będzie miejsce na edukowanie przez rozumienie i emocje, to będzie miejsce na wyciąganie wniosków. No ale ten świat jest tak trudny, trudnie poukładany, że naprawdę nauczyciel jest tu bardzo biedny i niestety nie wszystko może zrobić. No i stąd ten wielki problem pod hasłem jak uczyć i jak pomóc uczniowi i nauczycielowi. A jak rozmawiać z młodym pokoleniem o zbrodniach komunistycznych? Nic odkrywczego nie powiem w tym względzie. Powiem dwa słowa, które spróbuję rozwinąć. Rzetelnie i atrakcyjnie. No rzetelnie nie trzeba chyba specjalnie tłumaczyć. No jasne, że musimy mieć wiedzę historyczną, śledzić oczywiście to, co się dzieje w nauce, żeby móc przyswajać. Wiem, że to jest nauczyciela trudne, bo to jest ten, ale warto, bo teraz w dobie internetu na szczęście wiele rzeczy można znaleźć, to nie trzeba od razu dużo środków finansowych, żeby kupować wszystkie nowości, ale możemy też znaleźć wyniki badań w krótkich formach, nie trzeba czytać wszystkie nowości, bo jasne, że nie mamy na to czasu, zresztą nauczyciel też ma swoje życie rodzinne i hobby, więc nie musi realizować propagandy komunistycznej w ilości w procentach normy. Tym bardziej, że pokazujemy propagandę komunistyczną jako pewien element systemu zbrodniczego. Druga rzecz, oczywiście atrakcyjnie to już była mowa na ten temat, prawda? My musimy, też nie chcę mówić coś atrakcyjnie, atrakcyjnie. Nauczyciel sam wie dobrze, taki powiedział zapalony nauczyciel, potrafi znaleźć klucz do swoich uczniów, jeśli chce. I myślę, że tutaj pan Radek mówił bardzo o fajnych elementach i pan Tomasz to powtórzył i pani Jolanta też to realizowała. To znaczy oczywiście te elementy ludzkie, prawda, emocjonalne, historia regionalna, to faktycznie trafia. I też z mojego doświadczenia to wynika, że jeżeli młodzież, nie wiem, poszuka świadka, zrobi z nim wywiad, to jasne, że się utożsami z nim. Jeżeli to zrobi oczywiście pod dobrym kierunkiem nauczyciela, bo jasne, że nauczyciel nie może tego puścić, samopas. Musi właśnie to, co mówiłem w poprzedniej wypowiedzi, musi potrafić im kontekstować, prawda, żeby to nie było takie, że my tej historii nie potrafimy wsadzić w ważne elementy jakichś procesów historycznych. Ale faktycznie, jeżeli oni się zaangażują, łatwiej będzie im te procesy przyswoić. Więc to jest jedna rzecz. Ale oczywiście poszukać mnóstwo narzędzi, prawda, wyjść do jakiegoś miejsca, zrobić im jakiś właśnie rajd szlakiem czegoś, gremijską, szlakiem jakichś miejsc historycznych, wyjść do muzeum, ale też poszukać po prostu narzędzi w szkole, prawda, prezentacja, film, prawda, jeśli mamy jakiś atrakcyjny film, który wiemy, że może zadziałać na emocje, my też jakby przeżyliśmy ten film, puścić uczniom ten film, porozmawiać z nimi na ten temat. Zobaczcie, co tam jest ciekawego. Ja na przykład jestem ostatnio pod wrażeniem filmu Jojo Rabbit, muszę powiedzieć. Jest film, który faktycznie wydaje się kompletnie absurdalny. Zupełnie wydaje ci się, że to jest niepoważne kino i że nie można, ale jak człowiek to obejrzy i zobaczy, że ta lekka forma komiczna jest tylko wabikiem, a tam są poważne treści, więc warto, żeby poszukać takich wabików. Prawda? Ale oczywiście, żeby nie popaść w przesadę, prawda? Żeby nie robić tylko, żeby nie popaść w jakąś żenadę, prawda? Że się nie śmiejemy z rzeczy poważnych, ale faktycznie poszukać takich wabików, powiedziałbym, które mogą skłonić, przyciągnąć uwagę, a potem podrzucić coś, co skłoni do refleksji, prawda? I właśnie w tym filmie Jojo Rabbit jest tak, że faktycznie tam są pewne sceny, które w momencie skłaniają cię do refleksji i naprawdę odkrywasz, że mimo, że tam jest dużo elementów komediowych, ten film jest naprawdę ważną lekcją pokazania, czym był system niemiecki oczami 10-letniego chłopca. I dlatego właśnie tym szlakiem proponuję też nauczycielom poszukać takich wabików. To jest takie ważne i myślę, że nauczyciel, znając swoich uczniów, bo nie do każdego wszystko trafi. My musimy po prostu poznać swoich uczniów i popróbować. To nie wypali, spróbować czymś innym, prawda? I to do tego zachęcam.
Edukacja dotycząca zbrodni komunistycznych jest prowadzona również przez Instytut Pamięci Narodowej. Kilka lat temu prowadzony był projekt zatytułowany Śladami zbrodni. I tutaj zwracam się do pana doktora Tomasza Łabuszewskiego jako osoby, która kierowała tym projektem. Jaki był jego cel, przebieg, efekt finalny? Proszę Państwa, no ja do naszej opowieści wrzucę teraz sporo dziegciu. To znaczy, zacznę od tego, że pojęcie zbrodni komunistycznych, jak mówiłem na początku dzisiejszego spotkania, wprowadzone po 9 latach od przemian demokratycznych w Polsce, było pojęciem, które podlegało odkłamywaniu propagandy komunistycznej utrwalanej przez kilkadziesiąt lat. To, co my nazywamy dzisiaj zbrodniami komunistycznymi, to w ogromnej większości są działania na rzecz utrwalania władzy ludowej. Na tym pojęciu wychowało się kilka pokoleń Polaków. I tak jak z pojęciem żołnierzy wyklętych, zaczynaliśmy nie od poziomu niewiedzy, tylko od poziomu zakłamania. My, historycy, musieliśmy zmierzyć się z pewnym zjawiskiem, co do którego no właśnie była inna interpretacja, inne wektory zupełnie. I co więcej, powiem otwarcie, że w tej pracy my, historycy, napotkaliśmy bardzo duży opór. Nie tylko ludzi związanych literalnie z aparatem represji, ale również z tymi wszystkimi osobami, które uznały, że PRL był ich własnym życiem, to znaczy odpowiedzialność za to wszystko, co działo się w PRL-u, dotyczy również ich literalnie. To był pewien zabieg socjotechniczny dokonany przez ustępujące władze komunistyczne, który się moim zdaniem ewidentnie powiódł. To znaczy większość społeczeństwa, kiedy słyszała krytykę PRL-u, uznawała, że niejako jest to krytyka ich życia i że PRL nie był własnością pewnej grupy, tylko że no, tak naprawdę wszyscy żyjący tutaj Polacy byli kolaborantami. Mówię o tym dlatego, że myśmy podczas realizowania tego projektu zetknęli się z artykułowaną otwarcie obawą nauczycieli wzięcia udziału w tym projekcie. To znaczy, zwłaszcza dotyczyło to, proszę Państwa, społeczności lokalnych, nie Warszawy. My tu żyjemy w pewnym eremie tak naprawdę. Nie zdajemy sobie sprawy z pewnych uwarunkowań społecznych, które zwłaszcza dotyczą terenów, gdzie opór przeciwko władzy komunistycznej był niezwykle silny i które zostały pozbawione w znaczącym procencie tej grupy przywódczej, że tu użyję określenia formułowanego przez okupanta niemieckiego, i na ich miejsce została w sposób naturalny stworzona nowa grupa, no będąca w jakimś zakresie beneficjentem władzy komunistycznej. Oni bronili swoich życiorysów. Teraz powiem tak, ten projekt Śladami zbrodni, realizowany w latach 2006-2010, miał dwie odsłony, to znaczy miał odsłonę dokumentacyjno-badawczą, w której uczestniczyło ponad 30 historyków ze wszystkich 11 oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej. Ich plonem było zidentyfikowanie ponad 550 miejsc związanych ze zbrodniami komunistycznymi na terenie całej Polski, wykonanie ich dokumentacji fotograficznej, zebranie materiałów dotyczących ofiar i sprawców owych zbrodni, ale towarzyszył również temu projekt edukacyjny, w którym wzięło udział 40 parę szkół, pamiętam tak ogólnie, z czego do trzeciego etapu zakwalifikowanych zostało kilkanaście. Pamiętam, że finał owego projektu miał miejsce w Belwederze i z kontaktów z dziećmi, z kontaktów z nauczycielami, to co ja zapamiętałem, to był strach. Po prostu obawa przed tym, czy wzięcie na warsztat
owych zbrodni nie przyniesie konkretnych konsekwencji w stosunku do zwłaszcza nauczycieli, no bo cóż za konsekwencje mogą ponieść dzieci. Natomiast nauczyciele wyrażali ewidentne obawy, wskazując, że w ich macierzystych środowiskach lokalnych, przepraszam za określenie kolokwialne, jest to temat trefny. Jest to temat, którego w ogóle nie należy poruszać. Powiem wprost, że ja z albumem, który był plonem owego projektu, albumem wydanym przez Instytut Pamięci Narodowej, jeździłem po całej Polsce i zapamiętałem takie spotkanie, no dla mnie szokujące, w roku 2013, czyli 7 lat temu, proszę Państwa, gdzie w Piszu na spotkaniu autorskim wystąpiła pani i powiedziała, że w tym roku ona po raz pierwszy odważyła się zapalić świeczkę przed siedzibą Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. W 2013 odważyła się zapalić świeczkę. Nie była to wypowiedź wywołana obecnością jakiegokolwiek medium, które mogłoby wywołać taką, a nie inną sugestię. Nie. Było to zwierzenie już po zakończeniu spotkania osoby, której bardzo leżało na sercu udokumentowanie owych spraw, a która czuła się z tą swoim bagażem wiedzy w dalszym ciągu osaczona. To wrócę do problemu rozliczeń. Na poziomie prowincji one w znacznym stopniu nigdy nie zaistniały. To znaczy rodziny ofiar dopiero tak naprawdę w 2011 roku po uchwaleniu ustawy o honorującej żołnierzy wyklętych otrzymały wyraźne wskazanie państwa, że upomina się o pewną kategorię ofiar, też nie wszystkich, ale przynajmniej tą. Natomiast większość sprawców i ich rodzin nigdy nie doczekała się w tym wymiarze lokalnym żadnej kary. Czyli podstawowa potrzeba sprawiedliwości nie została nigdy spełniona i ona rzutowała na to, czy ktoś zajmie się tym tematem, czy się nie zajmie. Proszę Państwa, myśmy dochodzili do tak kuriozalnych sytuacji, że w niektórych miastach powiatowych miejscowi historycy, separując się od tego rodzaju tematów, nie byli w stanie wskazać nam lokalizacji siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. To jest pytanie, czy nie robili tego ze strachu, czy też sami nie wiedzieli, ale obydwie wersje są no, dosyć dramatyczne, bo jeżeli nie wiedzieli, to znaczy, że się tym nie interesowali. Jeżeli się nie interesowali, to jest pytanie, dlaczego się tym nie interesowali? Dlatego, że się bali, dlatego, że podświadomie uważali, że może to przynieść im jakieś szkodliwe konsekwencje dla ich kariery zawodowej. No to jest pytanie otwarte, ale dla mnie było to doświadczenie niezwykle smutne, pokazujące, że ten świat Warszawy z pewną wolnością badań, wolnością poruszania się w przestrzeni społecznej, w tej tkance miejskiej, jest zupełnie nieadekwatny do tego, co się dzieje w terenie. I wszystkie te elementy, o których Państwo żeście mówili wcześniej, czyli ten wątek historii lokalnej, do tego jeszcze dodałbym element pewnego wątku detektywistycznego, tak, odkrywania pewnych historii. On oczywiście zadziałał, ale on był wyraźnie blokowany przez te wszystkie uwarunkowania, o których mówiłem wcześniej. I mam spore obawy, że w wielu miejscach sytuacja w roku 2020 nie wygląda znacznie lepiej. Efektem projektu Śladami Zbrodni jest album, który może być doskonałym środkiem dydaktycznym na lekcjach historii przy realizacji treści dotyczących zbrodni komunistycznych. Czy nauczyciele otrzymują wsparcie w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie edukacji o zbrodniach historycznych? Zwracam się tutaj do pana Radosława Potrac. To znaczy tak i nie.
Tak, dlatego, że jest bardzo dużo organizacji, stowarzyszeń, które oferują szkolenia, oferują kursy przewodnickie po miejscach, oferują różnego rodzaju projekty i granty, w których można brać udział i oczywiście można szukać odpowiedzi i możliwości poznania takich miejsc. Choćby IPN, brałem udział z dziećmi w projekcie Łączka i naprawdę świetnie bawiliśmy się jako jedyna szkoła podstawowa wśród szkół średnich. Było to niezwykłe doświadczenie, bo młodzi ludzie z klas siódmych i ósmych stawali naprzeciw niemal dorosłych dla nich już uczniów, z którymi walczyli, robili, zmagali się w zadaniach i poznawali historię najnowszą właśnie w taki sposób. Natomiast rzeczywiście jakoś instytucjonalnie nie spotkałem się ze specjalnymi kursami, szkoleniami dla nauczycieli czy historyków dotyczących tego wybranego okresu i tego konkretnego tematu, co jednak nie przeszkadza w poszukiwaniu właśnie tej historii i śladów. Jak pan doktor powiedział, Warszawa jest wyjątkowa pod tym względem i rzeczywiście, czy większe miasta w kraju, gdzie rzeczywiście ta edukacja i możliwość poszukiwania i włączania się w różnego rodzaju projekty jest bardzo otwarta. Inaczej jest w małych miasteczkach. Sam z takiego pochodzę i do dzisiaj, jak kontaktuję się z moimi byłymi mentorami, to tam ten temat rzeczywiście jest troszeczkę mniej jasny i oczywisty. Natomiast ponieważ mapa Polski jest upstrzona punktami związanymi z aparatem bezpieczeństwa, myślę sobie, że to jest bardzo duże zadanie przed instytucjami zajmującymi się tym, ale również przed organami, które się zajmują podstawą programową, żeby móc udostępnić, włączyć, pokazać, że właściwie w każdym miejscu na mapie Polski takie historie istniały. My mamy Pragę, mamy bardzo fajną dzielnicę, w której możemy szukać, chodzić, dreptać. Mamy przyjaciół, stowarzyszenia. Ja mam na przykład bardzo fajną przyjaciółkę Anię Straszyńską, która przygotowała bardzo ciekawą książkę Teoria Wyzwolenia, w której przedreptała, przetuptała, porobiła zdjęcia i opisała miejsca związane ze zbrodnią sowiecką. Ale tak naprawdę takich pasjonatów jest bardzo wielu i w gruncie rzeczy każdy nauczyciel, który zna choć trochę swoje środowisko, jest w stanie z takimi ludźmi się spotkać. My mamy muzea, Muzeum Niepodległości, Muzeum Powstania, mamy IPN, mamy Przystanek Historia, mamy wiele innych takich instytucji, ale one też są otwarte na działania nauczycieli z mniejszych miast i miasteczek. Jeżeli oni tylko mają ochotę i chcą, to ja bardzo gorąco serdecznie polecam, bo z tymi wszystkimi instytucjami w Warszawie współpracuję i wiem, że są to ludzie godni polecenia i do czego zachęcam. Jak więc wykorzystać zagadnienie martyrologii narodu polskiego w edukacji szkolnej? Pani profesor Jolanta Załęczna. Zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze chciałabym chyba trochę kamyczek przerzucić do ogródka pana doktora. I to bądźże bez złośliwości, proszę mnie nie zrozumieć źle. Ja tylko myślę, że w momencie, kiedy wchodzimy w takie projekty, o których pan mówił, w małych środowiskach, to czy przypadkiem nie jest tak, że boimy się prawdy o naszych krzywdach? I proszę teraz mnie dobrze zrozumieć. Jeżeli nauczyciel wie, że w gronie jego uczniów jest wielu potomków skrzywdzonych przez system, to jakby o tym się mówi. Ale jeżeli w tym gronie jest wielu potomków tej drugiej strony, to co wtedy? Bo ludziom dorosłym jest łatwiej o tym mówić, ale jak powiedzieć dziecku, że dziadek był oprawcą, jak to przełożyć na język dla dziecka zrozumiały? Proszę mnie dobrze zrozumieć, to jest, ja rozumiem poglądy historyczne, ja rozumiem dążenie do prawdy, ale jeszcze jest ten aspekt życia w środowisku, aspekt ludzki i aspekt obnażania prawdy o krzywdach od tej drugiej strony, krzywdzącego. I tutaj myślę, że też trzeba o tym pamiętać. Ale teraz już do pytania pani kierownik. Jak wykorzystać te zagadnienia martyrologii? Myślę, że tutaj spektrum jest ogromne, bo ja jestem zwolennikiem w ogóle projektów edukacyjnych. To, o czym mówił pan Radosław.
Projekty mają ogromną moc. Projekty angażują, projekty się przekładają się na wiedzę, projekty uczą oceniania, tutaj mówił o tym pan dr Mazur. Wreszcie projekty są szansą na wciąganie do działania nie tylko uczniów, także środowisko lokalne i nauczycieli. No, poza tym wycieczki. Wycieczki do różnych miejsc. Oczywiście polecam muzea, bo to wiadomo, że muzea są szczególne. Oczywiście o ile muzea są otwarte, na potrzeby i tutaj myślę, że wszystkie lekcje muzealne w autentycznych wnętrzach prowadzone w oparciu o autentyczne materiały są niezwykle wartościowe, ale, i tu jest jedno ale, ja jestem ciągle zdania, że lekcje są wtedy wartościowe, kiedy wkład muzealnika i nauczyciela jest porównywalny. To nauczyciel wie, czego potrzebuje, a muzealnik wie, co ma. Jak połączymy te dwa aspekty, to wtedy mamy idealną lekcję muzealną. No, co jeszcze? Spotkania ze świadkami historii. O ile w pewnych kręgach jeszcze możemy korzystać z tego, o tyle mamy świadomość. Świadkowie odchodzą, prawda? Nie będzie ich za chwilę, ale są pamiętniki. I co daje pamiętnik, relacja zapisana czy nagrana? Daje to, że można wprowadzić ucznia w wydarzenia niemal od środka, że przestajemy patrzeć na wydarzenie z pułapu historii globalnej, a wchodzimy w przeżywanie zjawisk, w doświadczenie historii. Ponadto materiał ikonograficzny na różnym poziomie, no mówiąc chociażby o moim muzeum. W 10 pawilonie mamy obrazy Sochaczewskiego do tragizmu martyrologii XIX-wiecznej, ale mamy też w zbiorach muzealnych obrazy Mostowicza do deportacji, do życia w Kazachstanie. I tak właściwie w każdym obiekcie można tego typu materiał znaleźć. No i wreszcie taki postulat. Postulat, który realizuje chociażby IPN, wszelkiego rodzaju teki edukacyjne, nagrania edukacyjne, programy multimedialne. To oczywiście jest potrzebne i znowu to musi być rzetelna wiedza. To jest rzetelna wiedza. To musi być dostosowane do potrzeb ucznia i to musi być powstawać w oparciu o współpracę wielu środowisk. Dlatego, że świat naukowców to jedno, ale świat potrzeb edukacyjnych i nie tylko potrzeb nauczyciela historii, ale także potrzeb dziecka, które ma różne możliwości. Różną wiedzę, różny sposób postrzegania, różne możliwości percepcji wydarzeń. To o tym pan mówił w przypadku dzieci, które mają zaburzone możliwości postrzegania świata, oceny tego świata. Więc to wszystko wymaga od nas podejścia bardzo twórczego. Mówię od nas w sensie tutaj zgromadzonych, bo każdy z nas reprezentuje niejako inny wycinek lub nawet zbliżony, ale z innego punktu. I złożenie tego wszystkiego daje szansę na budowanie dobrych narzędzi skierowanych do ambitnych, aktywnych nauczycieli, takich, którym się chce, a wielu się chce, i takim, którzy rozumieją potrzebę nauczania o tematach trudnych, a to przecież są tematy trudne. Rozmawiając z uczniami na lekcjach historii o zbrodniach komunistycznych, pojawi się wątek ekshumacji. Czy ekshumacje to najdrastyczniejsza lekcja o zbrodniach komunistycznych? Wydaje mi się, że tak. Jeszcze tylko odniosę się do ostatniej wypowiedzi pani profesor. Znaczy, ja powiem wprost, że mając wybór zwracania uwagi i dbania o komfort psychiczny krzywdzonych czy krzywdzących, no, stoję po stronie krzywdzonych, zwłaszcza, że przez kilkadziesiąt lat o ich krzywdach nie mówiło się wcale, albo mówiło się w sposób całkowicie wypaczony. Gdybym myślał tymi kategoriami, nie spotkalibyśmy się dzisiaj na Strzeleckiej, bo by jej po prostu nie było. Bo jest to historia, no właśnie, krzywdzonych, zrobiona niejako na przekór krzywdzącym, którzy mieszkali tutaj jeszcze na początku tego wieku. Przepraszam, panie doktorze, ja bym chciała, żeby pan mnie dobrze zrozumiał. Ja nie wartościowałam, ja tylko mówiłam o tym, jak powiedzieć dziecku,
o trudnej historii od tej drugiej strony. To jest tylko moja wątpliwość. Natomiast nie jest to negowanie tego, że mówić, jasne, nie mówić. To jest zupełnie co innego. Jasne. Tylko pani profesor, no jest tak, że przez kilkadziesiąt lat nie zwracano podobnej uwagi w odniesieniu do zbrodni niemieckich, gdzie mówiono również no, dzieciom tych rodzin, które były jakoś uwikłane w relacje z okupantem niemieckim. Mówiono o pojęciu zdrady i kolaboracji. Tutaj natomiast o tym się po prostu zwyczajnie nie mówi. W ogóle pojęcie kolaboracji w zasadzie w odniesieniu do okupacji sowieckiej, tej drugiej i zbrodni komunistycznych w zasadzie nie funkcjonuje. Ono z trudem funkcjonuje w wymiarze naukowym, nie mówiąc już o wymiarze edukacyjnym. W pełni się zgodzę natomiast, że jest to rzecz trudna, ale uważam, że konieczna do przeprowadzenia. Natomiast odnosząc się do pytania prowadzącej, uważam, że ekshumacje są tym odniesieniem materialnym, przepraszam, że użyję tego określenia, najbardziej dramatycznym, bo one pokazują zbrodnie komunistyczne w różnorakim wymiarze, to znaczy w wymiarze materialnym widzimy po prostu namacalne dowody owych zbrodni, ale w wymiarze symbolicznym, mimo że ten wymiar symboliczny jest tutaj znacznie ważniejszy od tego materialnego, to znaczy jest to doskonały asumpt do opowieści o zabijaniu informacji o zbrodniach, czyli zacieraniu śladów, ale również jest to doskonały asumpt i punkt wyjścia do opowieści o odhumanizowaniu wrogów reżimu komunistycznego, o tym, w jaki sposób traktowano owych ludzi klasyfikowanych jako wrogów, jak zabijano o nich pamięć. I w trzecim takim symbolicznym ujęciu, no niestety jest to smutna opowieść o naszym no, 30-leciu, bo przypomnę, że większość tych ekshumacji to są ostatnie lata, czyli mówiąc wprost, przez 20 lat nie zrobiono w tym zakresie nic albo prawie nic. I to wystawia państwu polskiemu i nam wszystkim no dosyć słabą ocenę. To ja pozwolę sobie jeszcze jeden kamyczek wrzucić do tego naszego wspólnego ogródka. Znaczy tak, zgadzam się i z panem doktorem, i z panią profesor. Sytuacja rzeczywiście dawniej wyglądała tak, jak pan doktor ją opisał, natomiast też wrażliwość była zupełnie inna. Żyjemy dzisiaj w innych, na szczęście, czasach, w których rzeczywiście troska o młodzież, zwłaszcza tą w małych miejscowościach, i to, w jaki sposób one mogą być postrzegane przez środowisko w trakcie tych lekcji, powinna być tutaj naszym naczelnym celem, i tutaj się zgodzę akurat z panią profesor. Natomiast myślę sobie, że to, o czym powiedział pan doktor, jest bardzo ważne w kontekście rozmów nas dorosłych. I tutaj rzeczywiście wsparcie nauczycieli, pokazanie im, że warto i należy mówić o takich trudnych również rzeczach i w jaki sposób należy o tym mówić, to jest rzecz, którą chyba dzisiaj powinniśmy wszyscy ruszyć, po to, żeby właśnie te 20 czy kilkadziesiąt lat zaniedbań w systemie nadrobić. Dziękuję za powiedzenie o kontekstowaniu i wyważaniu tej właśnie historii, bo to jest to samo. Ucząc dzieci krytyki źródeł, tego, co się dzieje dzisiaj w internecie, tego, co w każdej chwili doświadczają, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jaką musimy zrobić, po to, żeby docierały do nich takie treści, które będą w stanie zrozumieć i z którymi sobie poradzą. Dzieci patrzą z zupełnie innej perspektywy dzisiaj na to, co wydarzyło się dawniej. I to właśnie ta perspektywa i ten kontekst powinien być chyba najważniejszy, bo one nie rozumieją kompletnie tego, o czym my dzisiaj w tej chwili debatujemy. Dla nas jest to jasne i oczywiste, bo my patrzymy na to z zupełnie innej strony, mając również świadków historii. Tutaj właśnie a propos tych świadków, kiedy przyjeżdżają do mnie powstańcy warszawscy, których zapraszam na spotkania, to nawet najwięksi cwaniacy prascy siadają i słuchają tak, jak jeszcze nigdy nie słuchali żadnej lekcji. Sama obecność tych ludzi wystarczy i to jest świetny sposób na to, żeby tej historii
uczyć. Projekty musiałem w większości prowadzić poza lekcjami, bo rzeczywiście w czasie lekcji nie ma na to czasu. To jest dodatkowy czas większości nauczycieli, których jest naprawdę mnóstwo wspaniałych, wyjątkowych edukatorów, nauczycieli. I to, że projekt może łączyć, być interdyscyplinarny, łączyć wiele przedmiotów, to jest to, do czego też powinniśmy dążyć. To, o czym powiedziała pani profesor, łączenie treści polskiego, historii, WOS-u i wszystkich innych przedmiotów, ale do tego jest potrzebne wsparcie właśnie systemowe i zmiana podstaw programowych, które są zdecydowanie przeładowane. Z kolejnym pytaniem chciałabym się zwrócić do pana doktora Karola Mazura. Jako osoby, która kieruje działem edukacji w Muzeum Powstania Warszawskiego, czy dostrzega pan potrzebę tworzenia materiałów edukacyjnych na temat martyrologii i zbrodni komunistycznych? Dziękuję za to pytanie, chociaż wydaje mi się, że już odpowiedzi były tutaj padły. No, pani profesor mówiła właśnie faktycznie, że te materiały są potrzebne, że powstają takie edukacyjne, ale i że oczywiście są, potrzebujemy też dobrych podręczników, bo jak zwrócił pan Tomasz uwagę, nie zawsze są one rzetelne i faktycznie tutaj też mamy pewien pluralizm rynkowy i tutaj nauczyciel też musi jakąś roztropność wykazać, prawda? Bo niestety nie wszystkie podręczniki są równie dobre i warto tutaj robić pewną selekcję. Ale wracając do tych materiałów, mi się wydaje oczywiście, że my edukatorzy, pracownicy muzeum, czy takiej instytucji, jakim jest IPN, musimy poszukać przede wszystkim możliwości łatwego dostępu dla nauczyciela i magazynowania w jednym miejscu, bo nauczyciel faktycznie, biorąc uwagę, że musi realizować podstawę programową, ma swoje życie rodzinne, jeżeli chce robić jeszcze w ramach swego hobby lekcje pozajęciowe, no to musimy mu ułatwić, prawda? I oczywiście moim zdaniem najważniejszym medium, jakim my powinniśmy wykorzystać, to jest internet. To znaczy przygotowywać materiały. Teraz faktycznie powiedziałbym, możliwości techniczne internetu to są duże. Przede wszystkim możemy kłaść materiały filmowe. Jeżeli my nie powiemy właśnie, niech pan sobie obejrzy cały film, wytnie sobie pan kawałek, tylko my przygotujemy fragmenty, wypowiedzi. Właśnie u mnie w muzeum jest Archiwum Historii Mówionej, prawda? Możemy nie tak sobie obejrzy pan sobie te 3 godziny wywiadu, niech pan sobie wytnie te 5 minut, które panu pasuje. Nie, to my, edukatorzy, znając ten materiał, powinniśmy wyciąć kilka fragmentów, mówić, słuchajcie, to jest fajne. To jest fajne, bo to przemawia, przeszkoliliśmy to już na lekcjach muzealnych i to trafia, ten fragment trafia, prawda, i podsunąć już ten fragment i też zrobić odpowiednie szkolenie, jak wykorzystywać te elementy. I to jest właśnie, my powinniśmy iść w tą stronę, żeby dostarczać gotowe narzędzia, sprawdzone, przetestowane jakby przez nas i powiedzieć nauczycielowi. Oczywiście on zdaje sobie sprawę, że są tacy ambitni, mówią, nie, ja jednak obejrzę te 3 godziny, proszę bardzo, ale my chcemy ci ułatwić, prawda, i pokazać, że można. I faktycznie krótkie wypowiedzi, bo wiadomo, że lekcja jest krótka i też musimy te narzędzia gotowe, filmiki jakieś właśnie krótkie do wykorzystania, bo jak puścimy pół godziny, wykorzystaj sobie, no to nauczyciel powie, sorry, ja mam tylko 45 minut na lekcji, więc przygotować filmiki faktycznie krótkie, 5-6-minutowe, jakieś kluczowe wypowiedzi, prawda? Odchodziłbym już od scenariuszy lekcji, ponieważ scenariusz lekcji jest pewną formą zamkniętą i nauczyciel czuje się taki trochę, przynajmniej z mojego doświadczenia to wynika, taki sformatowany, niekoniecznie w tą stronę, którą chce, ale dostarczenie mu gotowych elementów lekcji, które on sobie może sam wkomponować. To jest na pewno najważniejsze nasze zadanie właśnie edukatorów muzealnych i też pracowników edukacyjnych w Instytucie Pamięci Narodowej i w podobnych instytucjach. W trakcie rozmowy zwracali Państwo uwagę na projekty edukacyjne, na tę historię, która jest uczniowi najbliższa. Jaka jest więc rola edukacji regionalnej w nauczaniu o martyrologii, o zbrodniach komunistycznych? Pani profesor Jolanta Załęczna. Ja myślę, że o tym już powiedział tutaj pan doktor wiele razy, podkreślając, że ta edukacja regionalna jest niezwykle ważna. Myślę, że w ogóle niemożliwe jest rozumienie przeszłości w aspekcie globalnym bez rozumienia przeszłości w aspekcie lokalnym. I tutaj jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się, że nie narażę się nikomu z państwa, jak powiem taką rzecz. Podręczniki nasze są pisane jednak z pozycji
Polski Centralnej i Warszawy. I one niestety nie przystają bardzo często do wymiaru edukacji lokalnej na Śląsku czy na Pomorzu. Na to bardzo często zwracamy uwagę podczas konferencji historycznych, że ta historia to nie jest taka sama historia, a przynajmniej są jej różne odcienie. Dobrze byłoby, aby ta świadomość była rzeczywiście nagłośniona i abyśmy nie przykładali miary centralnej do wszystkich wydarzeń w tak zwanym terenie. Na pewno w edukacji regionalnej ogromną rolę pełnią muzea, te małe muzea, muzea regionalne ze swoimi niewielkimi często wystawami, ale ogromnym bagażem doświadczeń. Bardzo istotnym elementem są też wszelkiego rodzaju foldery dotyczące chociażby spacerów historycznych, szlaków turystycznych, historycznie rozumianych. To ma ogromne znaczenie dla nauczyciela, bo ma znowu gotowy materiał. Może pójść takim szlakiem, może spotkać miejsca. I tutaj jeszcze jedna rzecz wydaje mi się istotna. Pan doktor mówił o ekshumacjach, o tym pokazywaniu tego odczłowieczenia wymiaru zbrodni, bo to chyba tak można to ująć, prawda? Myślę, że równie ważne w aspekcie lokalnym są cmentarze i groby symboliczne. Ludzi, którzy nie mają grobu, bo jego nie mogli mieć, prawda? To jest istotne. I brak miejsca pochówku jest także elementem edukacji. Myślę, że bardzo istotnym. No wreszcie wszelkiego rodzaju artefakty, spotkania z rzeczami, te rzeczy, które bardzo często są w rodzinnych szufladach. Dokumenty, pamiątki, je trzeba wydobyć i pokazać. I znów wracamy do tego miejsca rodziny, przekazu rodzinnego, potrzeby wydobywania z archiwów rodzinnych rzeczy, które powiedzą nam często więcej niż niejeden podręcznik historii nie powiedział z uwagi na to, że zabrakło miejsca. A więc szukanie tutaj bardzo wielu elementów, mądre korzystanie z tego i myślę, że wsparcie, to znaczy tak, ja bym myślała w tych kategoriach. Historia lokalna potrzebuje wsparcia nauczyciela, nauczyciel potrzebuje wsparcia naukowego, nie dlatego, że nie wie, dlatego, że często potrzeba wyjaśnienia pewnych kwestii da mu szersze spojrzenie. Czyli tak naprawdę to wszyscy razem działamy w jednym kierunku. Wszyscy razem budujemy bardzo podobne postrzeganie historii w tym aspekcie martyrologii zbrodni komunistycznych, tylko że bardzo często brakuje tego miejsca, brakuje czasu na takie forum. Bardzo często nie ma po prostu okazji do tego, żeby porozmawiać, a ta okazja jest też szczególna, za co bardzo dziękuję. Chciałbym dodać coś do wypowiedzi pani profesor, mianowicie no żyjemy w takim okresie, gdzie wielopokoleniowe rodziny egzystujące razem są no już wyjątkami tak naprawdę i niestety to, co budowało świadomość historyczną mojego pokolenia, właściwie odchodzi bezpowrotnie w przeszłość. Niestety. Starzy ludzie są izolowani od dzieci, kwestia śmierci pozostaje czymś odsuwanym na bok. Żyjemy też w okresie, gdzie większość bezpośrednich świadków owych zbrodni komunistycznych albo już nie żyje, albo wkrótce umrze i ich po prostu nie będziemy już mieli pod ręką jako tych źródeł bezpośrednich, których przekaz jest taki najbardziej wstrząsający dla kogokolwiek, od dorosłych po dzieci w to włączając. Dlatego uważam, że niezwykle ważne są takie miejsca jak to, takie miejsca jak Koszykowa, takie miejsca jak Rakowieck. Dzisiejszy młody człowiek żyje w świecie zwizualizowanym. On potrzebuje jakiegoś materialnego odniesienia, coś co zobaczy, coś co będzie w stanie sam przeżyć. I dlatego no, też ze smutkiem muszę powiedzieć, że pomimo tego, iż po projekcie Śladami Zbrodni było wiele różnych inicjatyw tworzenia izb pamięci w miejscach zbrodni komunistycznych, de facto żadna nie została zrealizowana. Znajdujemy się chyba w jedynej w skali ogólnopolskiej, która doczekała się
zaprojektowanie jako Izba Pamięci, jako miejsce spotkań dla młodych ludzi. Najlepszym dowodem na to, jak duże znaczenie w kreowaniu świadomości historycznej tych środowisk małych ojczyzn, jest Muzeum Powstania Warszawskiego, które nie mając tak naprawdę za wiele materialnych śladów w stolicy, no bo większość została zniszczona, to wszystko się odbywa w nowej tkance miejskiej, była w stanie poprzez no, niezwykle atrakcyjną formę stworzyć, przepraszam za określenie, pewien snobizm na obchodzenie 1 sierpnia. Ja to widzę na cmentarzach. Uczestniczyłem w obchodach, kiedy nie było to popularne i uczestniczę w tej chwili. Wielu ludzi, którzy nie mają jakiegokolwiek związku z Warszawą, ja akurat należę do ginącego, że tak powiem, zespołu warszawiaków od kilku pokoleń, przychodzą ludzie, którzy nie urodzili się w Warszawie, a którzy będąc teraz warszawiakami, przyjęli ten element jako coś własnego, są z tego dumni, uważają, że jest to ważne. To jest niezwykle istotne. I uważam, że takich miejsc w odniesieniu do zbrodni komunistycznych po prostu brakuje. Mamy szereg muzeów, szereg placówek dotyczących zbrodni niemieckich na terenie Polski, poczynając od obozów koncentracyjnych, poprzez miejsca straceń. Tymczasem w odniesieniu do zbrodni komunistycznych, bez rozdziału na zbrodnie NKWD czy zbrodnie UB, takich miejsc w zasadzie, proszę Państwa, nie ma. O tym, że jak mówił Pan doktor, o tym, że w Oświęcimiu i na Majdanku NKWD wykorzystywało obozy jako miejsce represjonowania nowych kategorii wrogów, no mówi się w zasadzie półgębkiem. W tych centralnych obozach, które były na terenie Polski, obozach NKWD, w Rembertowie, poza upamiętnieniem, nie ma w zasadzie żadnej innej formy materialnej, ażeby pokazać młodemu pokoleniu, że coś takiego było. Teren obozu NKWD w Poznaniu przy ulicy Słonecznej przestał istnieć. Ostatnie baraki, które były fotografowane na początku tego wieku, zostały, proszę Państwa, zniszczone. I dlatego jeszcze raz powtórzę, odniesienie się materialne do tego zjawiska, pokazanie tych inskrypcji, które są w piwnicach, które są świadectwem dramatów ludzi konkretnych, opowiedzenie o tych konkretnych losach konkretnych ludzi, wskazując te miejsca, przez które były one zmuszane przejść, to jest istota tak naprawdę dotarcia do młodego człowieka z tym niełatwym dzisiaj przekazem. Ja bardzo dziękuję panu doktorowi za zwrócenie uwagi właśnie na te materialne formy upamiętniania, które mogą być wsparciem dla edukacji dotyczącej zbrodni komunistycznych. Chciałabym jeszcze zapytać się pana doktora Karola Mazura, jakie znaczenie, jaką rolę odgrywa edukacja muzealna w zakresie nauczania o zbrodniach komunistycznych? No myślę, że tutaj już wstęp do tego tematu pan Tomasz przed chwilą powiedział. Faktycznie takie muzea, jak w którym jesteśmy, właśnie muzea Instytut odgrywają rolę, dlatego że przede wszystkim jesteśmy w pomieszczeniu, które jest świadkiem historii, prawda? Oprócz tego, że mamy świadków historii, którzy przeszli przez to miejsce, to też te mury są świadkiem historii. Jeśli na tych murach coś zostaje z przestrzeni, to naprawdę pobudza wyobraźnię. Więc oczywiście takie, ale też muzea, no tak jak moje, oczywiście instalacje scenograficzne, kiedy pozwalamy uczniom przeżyć historię, nie tylko poznać informacje, ale te emocje wywoływane przez nich, oczywiście one nie są tylko po to, żeby ich nabuzować, żeby oni mieli byli w takim nastroju, powiedziałbym, podekscytowani, ale po to, żeby ich zainteresować, prawda? I to jest takie ważne, właśnie, że te miejsca jak odgrywają rolę. I faktycznie Muzeum Powstania Warszawskiego podlegają też cele bezpieki, czyli miejsce na Koszykowej, bardzo podobne miejsce, w którym jesteśmy, Strzeleckiej. I tam mieliśmy takie eksperymenty, że zamykaliśmy kilku uczniów w karcerze, żeby poczuli. Czyli musieli się schylić, nawet tam przykucnąć, prawda? I
zamykaliśmy ich na chwilę, otwieraliśmy i pytaliśmy o ich wrażenia i mówimy, wyobraźcie sobie, że tak kilka dób tak jest, mieszkacie sobie, prawda? I wtedy oni sobie mogą uzmysłowić tak naprawdę, co przeżyli mieszkańcy tych miejsc. Mieszkańcy oczywiście w cudzysłowie, osoby represjonowane, o których chcemy opowiedzieć, osoba, które były zapomniane, jeżeli jeszcze dodamy historię, słuchajcie, ile lat o tych osobach nie można było mówić. Oni nie mogli opowiadać o swoich doświadczeniach. I my ich odkrywamy dopiero. My od niedawna, od kilkunastu lat. Prawda? I to też pobudza, bo to oczywiście rodzi u nich pewną empatię. Prawda? I stąd ten fenomen żołnierzy niezłomnych, który przeżywamy, też jest tutaj podszyty pewną empatią. Bo to byli ludzie skazani nie tylko na zagładę fizyczną, ale też na zapomnienie. Więc to dla młodego człowieka bardzo mocno trafia, prawda? Właśnie poprzez takie empatyczne, jejku, to byli ludzie, którzy byli tak bardzo zasłużeni i nie można było o nich mówić, to ja chcę się o nich więcej dowiedzieć, żeby teraz być też tym elementem niesienia ich pamięci. A młodzi ludzie na przełomie końcówka podstawówki, liceum, to są ludzie, którzy poszukują wartości, szukają swoich wektorów w życiu. Więc historia może pozwolić im tych wektorów poszukiwania wartości dostarczyć. W mojej instytucji to są oczywiście doświadczenia powstańców Warszawy, ale też doświadczenia też powojenne, bo oni też byli represjonowani. I stąd tak, te miejsca taką odgrywają bardzo ważną rolę właśnie, żeby odkryć w nich tą pasję i to empatyczne zaangażowanie się w niesienie pamięci o historii naszych przodków. Ja spoglądam jeszcze w stronę pana Radosława Potrac, żeby zapytać, jakie możliwości daje nauczycielom warszawska dzielnica Praga w zakresie nauczania o zbrodniach komunistycznych? Daje bardzo wielką możliwość po to, żeby tą kotwicę z koszulki przenieść do serca, bo tak naprawdę o to nam chodzi, o to, żeby ten patriotyzm i to, co dzisiaj bardzo często jest prezentowane tylko i wyłącznie na koszulce albo w postaci dziary na łydce, czemu nie zaprzeczam, no proszę bardzo, natomiast chodzi o to, żeby to trochę inaczej wyglądało. Praga ma bardzo wiele miejsc związanych z aparatem bezpieczeństwa. Od siedziby w dawnym Akademiku Żydowskiej przy ulicy Kłopotowskiego, poprzez rogatki 11 listopada, cały trójkąt tutaj, ale właśnie Strzelecką i wiele innych miejsc, gdzie stacjonowały i trybunały wojenne, i jednostki, gdzie też mieszkali ludzie. I kontakt dzieci z tymi miejscami, choćby w postaci spaceru, jest już wystarczającym sposobem na to, żeby mogły doświadczyć tamtych czasów. Bardzo często dzieje się tak, że w sytuacji, w której tworzymy projekt muzeum jedno- lub dwudniowego, jestem wielkim zwolennikiem edukacji rówieśniczej i czasami z moimi starszymi uczniami tworzymy w szkole muzeum. Takie muzeum, do którego przychodzą młodsi. No i zawsze rodzi się problem, jak o trudnych czasach wojennych, powstańczych, czy właśnie powojennych, bo takie muzeum też tworzymy teraz, opowiedzieć maluchom, tak? No i okazuje się, że znajdzie się zawsze na to sposób, bo o spadochroniarzach Sosabowskiego można opowiedzieć w ten sposób, że się zrobi spadochroniarza z żołnierzyka i ucząc się fizyki i historii możemy w ten sposób sprzedać temat, opowiadając o, grając w bitwę statki możemy opowiedzieć o ataku na Midway, czy o ataku na inne i o różnych elementach II wojny światowej. W taki sposób staramy się to sprzedać. I teraz jesteśmy właśnie w takim etapie, gdzie staramy się wymyślić, w jaki sposób opowiedzieć młodym ludziom o tym, co się działo na terenie naszej szkoły akurat. Tu próbujemy sprzedać taką historię lokalną. No i mamy drobną zagwozdkę. Ale spacer nam w tym bardzo pomoże, bo na Pradze jest bardzo, bardzo, bardzo wiele miejsc. Można pójść na przykład do dawnej fabryki czekolady Fromboli, gdzie mieszkali nasi włodarze Polski Ludowej, i opowiadać różne historie z ich życia, choćby o tym, że lubili puszczać muzykę z gramofonu mieszkańcom i oni do dzisiaj o tym potrafią opowiedzieć. Więc Praga Północ jest wyjątkowa pod tym względem.
w wielu piwnicach, w wielu domach do dzisiaj kryją się pamiątki, ale jest też trochę tak, jak powiedział pan doktor, nadal bywa tak, że jak prosimy mieszkańców danego budynku, w którym wiemy, że na przykład mieszkali żołnierze Armii Czerwonej albo funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa, czasami nie pozwalają nam wejść do piwnic po to, żeby zobaczyć wydrapane inskrypcje i tak dalej, bo wciąż jest jakaś taka społeczna zmowa milczenia, że nie, nie wolno, nie powinno się albo nie wypada. Powolutku walcząc z tym wszystkim staramy się to zmienić. Podręcznik nie jest tym, co... Jestem takim trochę nauczycielem, buntownikiem i cieszę się, że mamy bardzo wielu takich. Tu odpowiadając jeszcze na to wszystko, co było, podręcznik czasami jest tylko dla nas wyznacznikiem. Znaczy możemy go zupełnie odrzucić i realizować podstawę programową według własnych treści, co jest bardzo fajne. Artefakty, o których mówiła pani profesor, też są bardzo ważne. Dzieci kiedyś przyniosły maszynkę do golenia taty, która była pakowana właśnie w czasie takiej ucieczki z domu podczas najazdu Sowietów. No i cała historia w ogóle polegała na tym, że dzieci najpierw musiały się dowiedzieć, co to jest, do czego to służy. Głupia maszynka do golenia, o której, no, co dla nas też wydawałoby się pewnie, no jak to przecież wiemy, co to jest, kompletnie nie wiedziały, co to jest. Poznawanie historii przez przedmioty, przez ludzi, przez miejsca pamięci, to jest właśnie to, do czego zachęcam, a Praga Północ jest takim miejscem. I organizujemy, czy ja, czy Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu, czy inne organizacje, wiele spacerów, do których serdecznie zachęcamy. Ja bardzo się cieszę, że państwo poruszyli tak wiele aspektów związanych z edukacją dotyczącą zbrodni komunistycznych. Zbliżamy się do końca naszej rozmowy, ale jeszcze jest jedno pytanie, z którym chciałabym się zwrócić do pana doktora Tomasza Łabuszewskiego. Mianowicie pytanie, które dotyczy rozliczenia zbrodni komunistycznych. Pan doktor już po części o tym dzisiaj mówił, ale jakie znaczenie ma rozliczenie zbrodni komunistycznych dla młodego pokolenia? Odniosę się do tego, o czym mówił pan doktor Karol Mazur. Uważam, że młode pokolenie jest to taki wiek, w którym człowiek szczególnie ceni zachowania bezinteresowne. Patrząc na nasz obraz naszego życia publicznego, też młody człowiek ma skłonności do, no właśnie, poszukiwania postaw zdecydowanych, takich jednoznacznych. I jeżeli w tych poszukiwaniach no, znajdzie dosyć smutną odpowiedź, że owe elementarne poczucie sprawiedliwości nie zostało przez państwo dopełnione, no to będzie się to lokowało w tym niezwykle smutnym i dramatycznym stosunku Polaków do kolejnych władz, począwszy od czasów zaborów. To znaczy, no, zacznie patrzeć na państwo jako na pewną formę zarządczą, która nie spełnia podstawowych funkcji. Uważam, że jest to niezwykle ważne. I tutaj odniosę się po raz pierwszy podczas dzisiejszego spotkania do statystyki, proszę państwa. Myśmy do dzisiaj ofiar zbrodni komunistycznych nie policzyli. Mówiłem tutaj o dosyć niefortunnym określeniu zbrodni komunistycznych w Poznaniu w czerwcu i w grudniu na Wybrzeżu. No to akurat zostało policzone. Natomiast pierwsza powojenna dekada, proszę państwa, nie. Mówimy o zjawisku powszechnym, to znaczy o zjawisku może nie tyle masowym. Obraz tych zbrodni, i to wynikało między innymi z projektu Śladami Zbrodni, owe zbrodnie nie dotyczyły miejsc wyłącznie takich, w którym opór był bardzo duży. Oczywiście, że nasilenie owych zbrodni na tych terenach było bardzo duże, ale do tych zbrodni, proszę państwa, dochodziło wszędzie. Od Świnoujścia po Lesko, od Jeleniej Góry po Suwałki. Ono wynikało z istoty tego reżimu. Jeżeli chcemy
chcemy to jakoś zliczyć, a mamy w ramach oddziału warszawskiego taki projekt regionalny, w którym powiat po powiecie staramy się udokumentować, przedstawiając, no, próbując przedstawić wymiar strat bezpowrotnych, no to muszę powiedzieć, że z 5 powiatów mamy ponad 1500 ofiar i jest to dolna granica, ponieważ no, nie dysponujemy danymi dotyczącymi tego wszystkiego, co dokonali tutaj funkcjonariusze NKWD, NKGB czy SMIERSZA. No, mamy bardzo ograniczony obraz tego. Mówię o tym dlatego, że do dzisiaj wielu historyków zajmujących się historią najnowszą operuje danymi, które wynikają z opracowań samego resortu bezpieczeństwa z lat 70. I no jest to niezwykle, jest to no, krępujące dla mnie jako dla historyka, powiem szczerze, po 30 latach wolnych badań. Ale wracając do pani pytania. Uważam, że to rozliczenie przynajmniej w wymiarze moralnym no, powinno mieć miejsce i powiem otwarcie, że ja mam z tym nawet w wymiarze symbolicznym spory niedosyt. To znaczy tak się akurat składa, że zajmując się historią od 90 już zawodowo, od 92 roku, byłem świadkiem, jak bez żadnego oskarżenia umierali kolejni sprawcy największych zbrodni, których nie dotknęła żadna kara, nie mówiąc już w ogóle o jakimkolwiek oddziaływaniu wymiaru sprawiedliwości RP. Myślę tutaj o Henryku Wędrowskim, z którym miałem już umówione spotkanie. Sprawcy zagłady oddziału Bartka, czy też myślę o Mieczysławie Widaju, który dożył spokojnej starości na początku tego wieku, a jest to jeden z tych sędziów, który, o ile mnie pamięć nie myli, wydał około 100 wyroków śmierci na żołnierzach podziemia niepodległościowego. Przypomnę, że do dzisiaj żyje Stefan Sieńko, sprawca zagłady 4. Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN, twórca 5. Komendy WiN-u. I nic. Jeżeli ten przekaz ma być wiarygodny ze strony nas, historyków, no bo w jakimś sensie i pan Karol, i ja jesteśmy przedstawicielami państwa polskiego, no będąc pracownikami urzędów takich, a nie innych, takich, a nie innych instytucji, no to wydaje mi się, że to elementarne poczucie sprawiedliwości musi być spełnione, bo inaczej jest to opowieść fałszywa. Podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, należy podkreślić, że zbrodnie komunistyczne są elementem martyrologii narodu polskiego. W podstawach programowych przedmiotu historia zapisane są treści nauczania, które dotyczą zbrodni komunistycznych, co wskazuje na to, że w polskich szkołach jest prowadzona edukacja dotycząca zbrodni komunistycznych. Wątek zbrodni komunistycznych nie jest łatwym zagadnieniem, dlatego ważny jest właściwy dobór metod, środków dydaktycznych oraz realizacja projektów edukacyjnych. Istotne znaczenie ma także tworzenie materiałów edukacyjnych, praktycznych w pracy z uczniem, także z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wsparciem w pogłębianiu wiedzy na temat zbrodni komunistycznych jest edukacja muzealna, regionalna, a także upamiętnianie miejsc zbrodni komunistycznych. Dziękuję prelegentom za udział w dzisiejszym spotkaniu, za cenne spostrzeżenia dotyczące obecnego stanu edukacji o zbrodniach komunistycznych oraz wnioski,
które spowodują, że w przyszłości ta edukacja stanie się bardziej przystępna i bardziej interesująca dla ucznia. Dziękuję także Państwu, którzy za pośrednictwem internetu uczestniczyli w naszej dzisiejszej debacie.